To co mówisz? Tak, druga część. Więc następne słowo, które trzeba wyjaśnić, to jest pojęcie suwerenności. W tej chwili się używa jako zamiennik w stosunku do pojęcia niepodległości, ale to nie jest to samo. Bo znowu suwerenność jest słowo pochodzenia, nie wiem, czy greckiego, czy łacińskiego, a przetłumaczywszy na język polski oznacza zwierzchnika. Prawda. I w tej chwili jest popularne takie pojęcie suwerenność narodu, czyli ten suweren zbiorowy, prawda. Z drugiej strony, jeżeli mamy suwerena zwierzchnika, no to musi być na przeciwnym biegunie suweren i poddany, prawda. W średniowieczu używano pojęcia suwerena i używano pojęcie wasala, prawda. Nie powinniśmy pojęcia poddany traktować w sposób negatywny. Piłsudski w pismach zbiorowych uważał, że suweren zbiorowy to jest pojęcie absurdalne, bo to jest niby wszyscy, a niby nikt. Bo jeżeli cały naród jest suwerenem, no to kto ma być tym poddanym? I Piłsudski był za suwerenem w postaci osoby pojedynczej. I to by było prawidłowo, dlatego w Konstytucji 3 maja, czy w Konstytucji 1935 roku w pozycji suwerena w tej Konstytucji jest tym prezydent. Prezydent. Bo jeżeli władza ma być sprawna, to musi jeden kierować. I władza sprawna kierowana przez jednego osobę, to jest jednocześnie i monarchia, prawda? Żeby organizacja była silna i sprawnie działała, musi być jeden przywódca. Trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki w dalszym ciągu jest nie tyle hierarchiczny, ile monarchią, bo w Kościele katolickim stoi jedna głowa papież, prawda? Nie? Więc Kościół katolicki, prawda, akceptuje w swojej organizacji monarchię, a z drugiej strony muszę zwrócić na papieża Leona XIII, który w swoich encyklikach dopuścił, ustosunkował się w sposób pozytywny, zaakceptował system demokratyczny. Więc w pewnym sensie Kościół odszedł od monarchii, czyli w zasadzie ten ustrój poniekąd zdradził. Ksiądz Piotr Skarga w swoich kazaniach sejmowych, widząc, to było już za Zygmunta III, I Rzeczpospolitej, też głosi pochwałę monarchizmu, a chłoszcze demokracja szlachecka, bo demokracja szlachecka w pewnym sensie prowadziła do osłabienia władzy państwowej i to potem doprowadziła między innymi do rozbiorów. Z pojęciem suwerenności monarchizmu łączy się pojęcie prawica i lewica. Znowu jest popularne pojęcie, tu prawica, tam lewica, ale ludzie się nie zastanawiało, skąd ten podział nastąpi. Ten podział nastąpi w wyniku rewolucji francuskiej i zwolennicy prawicy to byli monarchiści, a zwolennicy lewicy to byli ci, którzy uznawali demokrację i system republikański, prawda? I to ta w tej chwili. I w tej chwili, jeżeli odniesiemy się do obecnej sytuacji w Polsce, no to w zasadzie prawicy nie ma, to są wszystko różne odmiany lewicy. Natomiast jeżeli byśmy eksponowali w tej chwili ustrój prezydencki, czyli że jedna głowa rządzi państwem, to by był jakiś nawrót do prawicy, prawda? No ale w tej chwili te dzisiejsze partie, ponieważ
według obecnej konstytucji to najważniejszą władzą jest, prawda, władza ustawodawcza, czyli Sejm i Senat, czyli to jest taki suweren zbiorowy, więc to są, jeżeli suweren zbiorowy, to jest uznanie sytuacji lewicowej. I tu parę słów na temat Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Oni widzieli w różnym kształcie konstytucję. I Roman Dmowski w swoich projektach konstytucyjnych widział suwerena zbiorowego, czyli naród, suwerenność narodu. Natomiast Józef Piłsudski w konstytucji 1935 roku, którą podpisał miesiąc przed śmiercią, w konstytucji z 1935 roku jest wyraźnie eksponowany suweren w jednej osobie, czyli osobie prezydenta Rzeczypospolitej. Więc pytanie tutaj prosto, gdzie tu prawica, gdzie tu lewica? Skoro Dmowski uznaje suwerena zbiorowego, to niestety przechyla się w kierunku lewicy, pomimo że popularnie jest, prawda, widziany jako ta prawica. Natomiast Piłsudski, który na początku mówiono, że był on tam socjalistą, później z socjalizmu wyszedł na przystanku Niepodległość, prawda? W 18-19 roku, prawda, ogłosił Polskę republiką, bo trzeba tu zwrócić uwagę, że jak Piłsudski z więzienia magdeburskiego przyjechał do Warszawy, to władzę mu przekazała Rada Regencyjna. Rada Regencyjna to była w kierunku, szła w kierunku, żeby Polsce otworzyć Królestwo Polskie, czyli króla, prawda, nie? Sprawa się nie udała, więc Rada Regencyjna 11 listopada przekazała władzę wojskową, 14 listopada się rozwiązała, więc tam było takie zawieszenie, nie wiadomo kto to rządził. 14 listopada jakiego roku? 18 roku, więc 11 listopada 18 roku przekazała Rada Regencyjna mu władzę wojskową. 14 listopada 18 roku się rozwiązała i później 22 listopada 18 roku został podpisany dekret, to był dekret w postaci, to była taka na jedną stronę, że według tego dekretu, że Piłsudski jest tymczasowym naczelnikiem państwa polskiego, prawda. I wtedy wychodziły dzienniki ustaw i dzienniki ustaw zmieniono nazwę nie Królestwa Polskiego, tylko Państwa Polskiego, czyli no niby Piłsudski, prawda, tam uprowadził tą demokrację. Później przygotowanie do wyboru do Sejmu, prawda, wybrano Sejm, prawda, no i się zaczęła ta cała demokracja. Właśnie Piłsudski widział, jak to się ta sejmokracja rozwija w kierunku negatywnego osłabienia państwa polskiego. Piłsudski obserwował, prawda, jak te ustroje, no i w zasadzie Piłsudski tylnymi drzwiami w konstytucji 1935 roku powrócił do monarchii, czyli silnego prezydenta, bo między innymi, prawda, Piłsudski w 1923 roku odszedł od władzy, bo tam był problem zamachu na prezydenta Narutowicza. Przeprowadził, no był ten zamach majowy, który jest oceniany w sposób negatywny, ale jednak Piłsudski nie ruszył wówczas funkcjonującego Sejmu. Wojciechowski zrezygnował z prezydentury. Później się zaczęły wybory na prezydenta i prezydentem został wybrany Piłsudski. Czyli to było prawnie usankcjonowane.
sprawa, nie można powiedzieć, zalegalizowane to zostało. Piłsudski został prezydentem, nie przyjął urzędu prezydenta i tym prezydentem został Ignacy Mościcki ze wskazania Piłsudskiego, prawda.